Gdzie ciepło, ciepło. Chmura, pogodnie i ciepło. Stoku 24 stopnie, w Trójmieście 20, o, do Białegostoku to jest daleko. 27, aż 200 km. Katowice 28 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczko, program Owczarek. W studio goście doktor habilitowany inżynier Wojciech Mazurczyk, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, koordynator projektu Criminal Use of Information Hiding. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I doktor inżynier Krzysztof Cabaj, Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. I moi goście, bo tak sobie przypadkowo zupełnie się złożyło, że dzisiaj jest taki kryminalny czwartek, można powiedzieć, wcześniej o tym, jakie prawa i obowiązki ma świadek, a dzisiaj też pozostajemy w kręgu przestępczości, cyberprzestępczości, bo moi goście od wielu lat, tak chyba mogę powiedzieć, współpracują z Europolem. Ta-dam, ta-dam. I w ramach tej współpracy zajmują się wieloma rzeczami, o tym może trochę więcej powiemy, ale zajmują się między innymi tak fascynującymi kwestiami jak tak zwany ransomware. Na czym to polega, szanowni państwo? Mam nadzieję, że nikt z naszych słuchaczy nie padł nigdy ofiarą takiego przestępstwa, ani nie padnie, ale polega to mniej więcej na tym, że któregoś pięknego dnia włączamy komputer i jak zwykle logujemy się, a tymczasem pojawia się komunikat mówiący: drogi kolego, zaszyfrowałem cały twój dysk, wszystkie twoje dane, hasła, maile, bla, 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 bla. I jeżeli w ciągu kilku dni, tygodnia, 24 godzin, wszystko jedno, nie przelejesz na moje konto, czy są instrukcje, to dobre, to dobre. Anonimizowane. Ja myślałem, nie usuniesz, jeżeli nie usuniesz. Sumę 500 euro, to dla ciebie. No to po prostu wszystko skasuje raz na zawsze, już nigdy tych danych nie odzyskasz. No i łapiemy się za głowę, co to robić, może to żart kolegi, żony, męża. No oczywiście olewamy to, no ale no, zobaczymy, co się dzieje. Może to, może jak wyłączę i włączę, bo to jest zwykle pierwsza ścieżka ratunku, no to się uda. No nie udało się. No i po jakimś czasie pojawi się komunikat o treści: drogi kolego, nie posłuchałeś mnie, a więc tym razem podnosimy opłatę manipulacyjną do 1000 euro, ale to już jest ostatnia szansa. To już jest tylko promocja w tym tygodniu. Jeżeli nie skorzystasz z tej promocji, no to już nie mam dla ciebie czasu ani cierpliwości. Nie będę marnował bitów na komunikacji i po prostu wszystko znika bezpowrotnie. No więc albo płacimy i czujemy się, że no, troszeczkę wyzyskani, oszukani i wykorzystani, albo nie płacimy i ryzykujemy utratę no, tych wszystkich obrazków pornograficznych, które przez lata kolekcjonowaliśmy, a przecież umówmy się, no, nie kolekcjonuje się tego tak z dnia na dzień, to są przecież lata pracy. Czy można, jak można, czy to w ogóle jest powszechne, bo ja tak mówię o tym, to jest zawsze coś, co się wydarza innym, czytamy o tym, trochę się podśmiewamy, że no, mnie to się nigdy nie wydarzy, bo nie wchodzę na podejrzane strony, nie otwieram podejrzanych linków i w ogóle jestem bardzo ostrożny i nawet jak wchodzę na strony porno, no to przez VPN. Jak często to się zdarza, czy to w ogóle się zdarza, co z tym robić i co panowie mogą z tym zrobić, albo Europol? Doktor inżynier Krzysztof Cabaj. Niestety zdarza się to coraz częściej. Radio kończy. Nasza historia z tego zagrożenia zaczęła się od tego, że jeden z pracowników w moim instytucie poprosił mnie o pomoc właśnie. Coś się stało z komputerem. Zaczęliśmy się tym dokładniej przyglądać. Właśnie. Niestety będzie to coraz powszechniejsze. To jest najprostszy sposób, żeby cyberprzestępcy po prostu zarobili. To są ci biznesmeni. Po prostu jest to najprościej, żeby dostać żywą gotówkę do Bitcoin. A jak do tego dochodzi? Czy naprawdę jest tak, że musimy wchodzić na jakieś podejrzane strony, otwierać jakieś podejrzane załączniki, wpisywać nie taki adres domeny, jak nam się wydaje, po czym wpisywać nasze hasło i login, a potem się okazuje, że to jednak nie jest bank, bo się możemy załadować i tak dalej. Coraz gorzej, proszę państwa. Za dużo szpiegów jest na świecie. A my kochamy sztukę. Nie
Radio Koncita. Tak, FM Radio Koncita. Na wernisażach warszawskich. Nas przekierowują niestety już masę stołecznego miasta Warszawy. A ty wiesz, bo Galerii Schody mordują, proszę państwa. Rzeczywiście tego Wiśka pobili w Galerii Schody. A jeszcze, że to był kierownik z kochankiem tej malarki, Białorusinki. No nawet ładnie maluje ta dziewczyna, ale że takie chamstwo i że aby się przebić za wszelką cenę, no to nie jest smaczne i to już... Człowiek sobie sam gałąź podcina, na której siedzi, bo to nie jest sztuka. Jeżeli w galerii się bije, jeżeli w ogóle jest agresja, proszę państwa, uważam, że człowiek, który dokonuje agresji, sam sobie robi szkodę, bo jest prymitywny. Nie ma wiedzy psychologicznej, nie ma po prostu mądrości żadnej. Zawsze się tak dzieli na osoby, które backupy robią i zaczną zaraz robić, tak? To jest oczywiście jedna z możliwości przeciwdziałania, co nie zmienia faktu, że te straty finansowe związane z infekcją dla firmy przykładowo, jeśli zostanie zainfekowanych jedna czy kilka maszyn w firmie i to są dosyć istotne maszyny z punktu widzenia infrastruktury i działania biznesu, no to nawet zatrzymanie na 1-2 dni, niepłacenie tego okupu i odzyskiwanie z tego lekapów, to się wiąże z realną stratą finansową. To nadal jest dosyć duży problem, dlatego też często firmy, wiemy o tym, są takie przypadki, trzymają sobie odłożone, już założone konto bitcoinowe, gdzie mają trochę odłożone na czarną godzinę i w momencie infekcji wolą raczej szybko zapłacić, niż potem całą tą procedurę odzyskiwania z tych backupów mieć, co oczywiście tylko jakby podkręca i ten trend cyberprzestępców zachęca do tego, żeby tych infekcji przeprowadzać jeszcze więcej, no bo tutaj jednak głównym problemem jest to, że w momencie, kiedy to się przestanie cyberprzestępcom opłacać, no to wiadomo, że te zagrożenia, że cyberprzestępcy przejdą na coś innego. A w momencie, się, czy istnieje jakiś taki honor cyberprzestępcy w przypadku właśnie kogoś, kto mówi, mam już założone konto bitcoinowe, zablokowali mi się komputery, szybciutko przelewam, panowie dziękuję, nie ma sprawy, proszę bardzo, zapłaciłem haracz i mam teraz spokój. A cyberprzestępca mówi, no honorowa ofiara, tutaj wpisuje ją na białą listę uczciwych Włosi, czy mówi, udało mi się, no to zaraz infekuję dalej. No to wiadomo, że to wszystko zależy od użytkowników, więc oczywiście może się zdarzyć tak, że te trzy maszyny zostaną odinfekowane i też cyberprzestępcom zależy na tym, żeby ten biznes działał, czyli jeśli pan zapłacił, no to chodzi o to, żeby teraz jak najszybciej odzyskać te dane, żeby być wiarygodnym, że zapłacenie okupu rzeczywiście coś daje, tak? Więc to jest ta jedna rzecz, a to nie znaczy, że gdzieś tam dwa departamenty dalej w jakiejś firmie ktoś znowu nie kliknie tego maila albo nie wejdzie na jakąś stronę, no i zabawa zaczyna się od początku. Raczej tak nie ma. Jeszcze można powiedzieć, że ten biznes urósł już teraz tak, że są, można powiedzieć, całe takie biura obsługi klienta, gdzie można wejść przez Skype'a porozmawiać, czy przez jakiś czat, gdzie jeśli pan nie wie, jest pan takim niedoświadczonym użytkownikiem, nie wie pan, co to są bitcoiny, nie wie pan, jak to założyć, z czym to jeść, to oni pana krok po kroku przeprowadzą. I to działa nawet lepiej, podejrzewam, niż te biura obsługi klienta, które mamy do czynienia tutaj, nie wiem, z telefonią, czy jakąś tam telewizją kablową. Zastanawiam się, czy jest system też poleceń, tak? Także polecam super cyberprzestępca 4,5 gwiazdki. W ciągu 3 minut od przelewu wszystko działa. I cyberprzestępca bada świetny klient. Trochę mieliśmy problemy z komunikacją, ale jak już się skonsultował w naszym centrum pomocy, od razu przelał 5 gwiazdek. Mam nadzieję, że będziemy w przyszłości robić biznes tylko z nim. No tak. Może to był też pomysł, żeby jakby to takie wprowadzić, taki system, gdzie każdy by mógł się nawzajem wiarygodnić. No problem jest taki oczywiście, że no, ci, którzy starają się bronić przed tymi infekcjami, no, starają się też wpływać w sposób negatywny na tą infrastrukturę i na to, jak to działa, więc to, że przestępca nam jakby opowie czy obieca, że
to nam odszyfruje za pół godziny czy godzinę, a w tym momencie część jego infrastruktury zniknie, bo będzie związana właśnie z działaniami tych osób, które się zajmują przeciwdziałaniem tego typu zagrożeń, no to wtedy okaże się, że zostajemy z zapłaconymi bitcoinami, ale bez rozszyfrowanych naszych. No, wtedy trzeba jedną gwiazdkę maksać. Tak. Wrócimy do naszej rozmowy o cyberprzestępczości, o tym, jak ją zwalczać i o tym, jak Europol współpracuje z polskimi informatykami. Doktor habilitowany inżynier Wojciech Mazurczyk, Instytut Telekomunikacji, doktor inżynier Krzysztof Caba, Instytut Informatyki, oby panowie, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wracamy po informacjach Radio Tok FM, informacje o 11.20. Radio Bajka. Dużo reklam. No już Wochenende, bo dzisiaj czwartek, zaczął się Wochenende. Nic nie robi. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver, tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Butek Film przedstawia wielki powrót Pedro Almodovara do świata kobiet i ich namiętności. Kobieta, czyli wszystko o wielkiej miłości, tęsknocie i tajemnicach, które skrywamy przed najbliższymi. Julieta Pedro Almodovara w kinach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 11.20, Anna Draganek, zapraszam. W samo południe zbiera się Zarząd Platformy Obywatelskiej. Politycy będą kontynuować dyskusję na temat sytuacji w stolicy w związku z nieprawidłowościami wokół reprywatyzacji. Omówią też przygotowania do najbliższych regionalnych konwencji programowych partii, które odbędą się między innymi w Łodzi, Katowicach i Warszawie. Kwestia warszawskiej reprywatyzacji była już omawiana przez Zarząd PO w poniedziałek. Po zakończeniu obrad prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Platformy, poinformowała, że jeszcze w tym
tygodniu rozpisany zostanie przetarg na firmę, która przeprowadzi zewnętrzny audyt całego procesu reprywatyzacji. W sumie w ostatnim tygodniu w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano 8 postępowań sprawdzających w sprawach tzw. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Niektóre dotyczą konkretnych nieruchomości, a inne obejmują szereg spraw reprywatyzacyjnych. Słuchasz informacji TOK FM. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu jedną serię leku Biseptol 480, który jest stosowany między innymi w zakażeniach dróg moczowych i zapaleniu ucha. Chodzi o lek z datą ważności do października 2018 roku. Powodem jest zanieczyszczenie jednej z ampułek. Plan Europy Obronnej będzie kluczowym przesłaniem przemówienia o stanie Unii Europejskiej, jakie w przyszłym tygodniu wygłosi w Parlamencie Europejskim wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, pisze dziś Financial Times. Plan, który ma być skonkretyzowany do końca roku, ma odzwierciedlać unijne wysiłki w walce z terroryzmem. Według gazety plan zakłada między innymi jednolite stałe dowództwo unijnych operacji wojskowych w miejsce narodowych kwater głównych, które są obecnie podstawą wspólnych unijnych misji. Kolejne informacje to KFM o 11.40. Pogoda. Dziś w całej Polsce dużo słońca i nigdzie nie powinno padać. Na termometrach wysoko jak na wrzesień. Zobaczymy od 23 stopni w Suwałkach, 25 w Zakopanem i Trójmieście, przez 27 w Lublinie, Warszawie i Łodzi, 28 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, do maksymalnie 29 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Owczarek, studia goście, doktor inżynier Krzysztof Caba i doktor ekonomiczny inżynier Wojciech Mazurczyk. Wydział elektroniki i też informacyjny warszawski. Panowie z Europolem współpracują od... W zasadzie od roku. Od roku. A jak to się zaczęło? Jak to jest? Bo to też jest jakaś zabawna historia chyba. Rok temu, w Holandii, a w Hadze, tak, jest bardzo dużo związanego z Trybunałem Sprawiedliwości, jest właśnie Europol, jest ta część związana z cyberbezpieczeństwem, są tam jakieś inne, tak, jest taki klaster cały firm zajmujących się też bezpieczeństwem, jeśli chodzi na Europę. No i ponieważ mieszkałem w Hadze, a jeździłem na Politechnikę w Delft, no to można powiedzieć, że bardzo często przyjeżdżałem obok tych głównych siedzib tych wszystkich firm. Pomyślałem sobie, że już pewnie za szybko, to ja tutaj nie wrócę. No i teraz ten kontakt z Europolem wziął się z pewnej potrzeby. Z pewnej potrzeby tego, że my posiadamy pewne informacje, czy to dotyczące właśnie, tak jak tu kolega mówił, ransomware'u, czy technik ukrywania informacji. Chcielibyśmy jakby nie zajmować się tylko tym w laboratoriach, tak, czy opracowywać pewne rozwiązania, które potem być może ktoś zauważy bądź nie, bądź trafią gdzieś tam, po prostu ktoś to przeczyta i powie nawet niezłe, ale nic się z tego dalej nie wydarzy, tylko chcielibyśmy jakoś oddziaływać też tymi naszymi badaniami na rzeczywistość, chociaż w jakimś mniejszym, chociaż minimalnym aspekcie. No i ponieważ akurat tam się to złożyło z publikacją takiego artykułu, który był dosyć przystępnie napisany, to ja nawiązałem kontakt z ludźmi z Europolu, to znaczy wysłałem im maila razem z tym artykułem. Oczywiście tam to przepadło na dobrych kilka dni, ten czas mijał, bo ja tam byłem miesiąc. No i pewnego dnia panowie odpowiedzieli, że... Miałem się dwóch smutnych panów, a nawet nie, było tak źle. Odpowiedzieli, że byliby zainteresowani taką tematyką. To jest, widzę, tak, ponieważ to Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, to jest European Cybercrime Center, chce być tak na topie, w sensie tych takich najnowszych zagrożeń i tych trendów, które tam występują. Oni się chętnie spotkają i czy mogę tam kiedyś przyjechać. No to mówię, że przyjadę. Potem na dwa dni była cisza, nic się nie wydarzyło. O czym dostałem telefon? Dokładnie. Z Politechniki Warszawskiej dostałem telefon, że... Co ja robię w tej Holandii, że mnie o mnie Europa pyta, tak? To było mniej więcej tak. No i zostałem tam, w końcu umówiłem się na spotkanie z jakimś takim właśnie, wydawało mi się, ekspertem od tych rzeczy u nich. I no, problem był taki, że ja tam pojechałem na stypendium, więc ani specjalnych jakichś ubiorów nie posiadałem, powiedzmy, takich wyjściowych. No nie, wypraszam sobie, jestem z Instytutu Telekomunikacji. No jeszcze gorzej. No, nie lepiej. Czy to po dachach chodzą i anteny instalują?
powiedzmy. I no i w, no więc w tym najlepszym, co miałem, wybrałem się tam do tego Europolu. Tam oczywiście jest wejście jak na lotnisku z tym prześwietlaniem tego wszystkiego, co się ma, przeszukiwaniem i tak dalej. No i umówiłem się z tą jedną osobą, która tam mnie odebrała z recepcji. No i my gdzieś tam prowadzi, tak sobie rozmawiamy. Chodzi pana Klosa? Guzik. I wchodzimy do takiej w sali konferencyjnej, a tam po prostu cała sala konferencyjna osób. I wszyscy garnitury. Tak, dokładnie. Krawaciki. No i każdy tam, no i się zaczęła rozmowa, więc ja, to mnie nieco powiedzmy stremowało na początku, ale potem było widać, że rzeczywiście oni są, jakby nie mają tej ekspertyzy dotyczącej tego. Wiedzą, że coś takiego się wydarza, bo to nawet tak w czasie zbiegło się z występowaniem dwóch, trzech zagrożeń. A to chodziło o ukrywanie, o steganografię chodziło, czy chodziło o ransomware? Nie, nie, to jest, to dotyczyło ściśle technik ukrywania informacji, w tym steganografii, tak? Czyli wiemy, że, czy widzimy, my jako też naukowcy, że jest taki rosnący trend tego, że ponieważ te systemy jednak są, wykrywania są coraz lepsze, no to ci cyberprzestępcy naturalnie chcą korzystać z metod, które będą to jakoś tam przykrywały coraz bardziej, tak żeby to wykrycie następowało jak najpóźniej. No jednym z elementów tego, jak to zrobić, to jest korzystanie z technik ukrywania informacji właśnie w tym steganografii. I oni też o tym wiedzą, bo to się zbiegło właśnie dokładnie tak, jakbym, nie wiem, jakby ktoś to zrobił zupełnie, to nie ja, ale... Dwa właśnie takie złośliwe oprogramowania w bardzo krótkim czasie w okolicy wyszło. Oni wiedzieli, że to jest, wiedzieli, że tam to ukrywanie informacji następuje, ale nie wiedzieli nic więcej. No więc ja się z nimi spotkałem, porozmawialiśmy, ja im tam poopowiadałem w związku z tym, co można z tym zrobić. Zaproponowałem tą inicjatywę, którą teraz koordynuję, która powstała też tam 2 miesiące temu, tak oficjalnie wystartowała. Byli zainteresowani też szkoleniami, więc w styczniu właśnie tutaj z kolegą byliśmy... Szkolić Europol. Jak się szkoli Europol? No fajnie. No tak jak klasówki dosyć... czy jakieś takie... No, było ciężko, bo mieli laboratoria przygotowane, zrobiliśmy tak nie tylko taką część teoretyczną. Czyli tworzycie zagrożenia, które mogą się wydarzyć? No chcieliśmy, żeby oni jakby mogli na własnych, tak na własne oczy zobaczyć, jak to jest. W związku z tym, no były te... I jak to potem w związku z tym jest też trudno wykrywać, bo o tym też oczywiście możemy porozmawiać. Ale komunikacja czy też ransomware? Nie, nie, tutaj te... Ukrywanie komunikacji. Ukrywanie, tak. No a przy okazji też, jak już nawiązaliśmy współpracę w tym aspekcie... To można by było wpuścić jakiegoś robaka i unieruchomić, panowie. Dosyć konto mocno mają... bitcoinowe... To też właśnie podczas tego szkolenia, po szkoleniu też mówiliśmy, że zajmujemy się ransomwarem, tu w szczególności kolega zbiera informacje na temat zainfekowanych właśnie tych serwerów, na których stoją te strony wyglądające jak normalne, tak, ale infekujące ransomwarem i te serwery znajdują się w całej Europie czy na całym świecie. No i że jeśli by byli zainteresowani, no to też na tej płaszczyźnie możemy współpracować. I tutaj tam kolega może opowie jeszcze. No to potem miesiąc po tym szkoleniu zostaliśmy zaproszeni na spotkanie dotyczące jednej z rodzin ransomware'u. Właśnie prezentowaliśmy nasze wyniki. No to było spotkanie takie, że FBI przyjechało i tam służby z całej Europy, z Francji. Śmiesznie to wyglądało, ponieważ samolot mi się spóźnił, wpadłem na salę tak w ostatnim momencie na 5 minut, powiedziałem ponad godzinę o tym, co miałem, bo były pytania z sali, po czym oficerowie policji, bo to policjanci tam pracują, nie wiedzieli, jak mi grzecznie powiedzieć, że niestety ta część ogólna dla ekspertów i naukowców się skończyła, oni bardzo chętnie cały dzień jutro porozmawiają, ale teraz może bym Hagę pozwiedzał. Bo niestety już część jest tylko i wyłącznie dla oficerów policji. No bo to się wiąże oczywiście z pewnymi jakimiś tam no, dochodzeniami, które oni prowadzą, tak? I te informacje im tam systematycznie przekazywaliśmy i przekazujemy, tak? A co oni potem dalej z tym robią, to do końca nie wiemy, ale mamy nadzieję, że to, no, ponieważ ten EC3, czyli to Centrum Cyberprzestępstwa Europejskie jest odpowiedzialne, jest jakby takim hubem i rozsyła zarówno informacje takie eksperckie dotyczące nowych zagrożeń, tego na co zwrócić uwagę, i no to też może służyć jako tak informowanie służb tam w poszczególnych krajach o tym, co dalej można z takimi serwerami zrobić. Wspomnieliśmy o steganografii, to może przykład dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest. Wyobraźmy sobie, że przesyłamy do znajomego lub znajomej wiadomość e-mail,
No i nie chcemy, żeby ktoś to odczytał, tak? No więc szyfrujemy to. Używamy jakiegoś szyfrowania. No i teraz ktoś, kto podgląda jak gdyby naszą komunikację, mówi: wiem, że się komunikują, ale nie bardzo wiem, co tam, o czym mówią, bo jest to zaszyfrowane, nie mam środków, żeby to odszyfrować, nie mam klucza, nie wiem. Wiem, ale będę zwracał pilniejszą uwagę, bo o czymś gadają, ale nie bardzo wiem o czym, bo to jest wszystko jakoś tam pozmieniane. To jest jeden scenariusz. No ale drugi scenariusz jest taki, że na przykład piszę do tej samej osoby, mówię: słuchaj, właśnie wróciłem z wakacji w Tajlandii i przesyłam ci 10 zdjęć z plaży. Proszę bardzo, tutaj ja w wodzie, tutaj ja w basenie, tutaj na obiedzie, więc mam nadzieję, że kiedyś tam pojedziemy razem, bo jest fajnie. No i teraz ten ktoś, kto podsłuchuje, czy podgląda, mówi: nuda, przesłał w ogóle zdjęcia z plaży, o co chodzi? Nic się nie wydarzyło takiego, co by wzbudziło moje zainteresowanie. Tymczasem w przedostatnim zdjęciu, bo są na przykład ponumerowane od 0 do 9, w przedostatnim zdjęciu za pomocą specjalnego programu w to zdjęcie wszyłem też komunikat na zasadzie: uwaga, podsłuchują nas, uciekamy z Polski, spotykamy się na Centralnym o 17.15. Tak? Taką wiadomość zaszyłem jak gdyby w tym zdjęciu. Więc ktoś, kto patrzy na to zdjęcie, mówi: no zdjęcie, facet leży na plaży, pali cygaro, no dobra. Ale osoba, która o tym wie, przepuszcza na przykład teraz to zdjęcie przez jakiś inny program, gdzie zdjęcie cały czas pozostaje, ale oprócz tego wysupłała właśnie tę wiadomość, którą przesłałem. No i oczywiście takie rzeczy można prowadzić, całe konwersacje, dialogi. Patent polega na tym, że nie podejrzewamy, że tutaj w ogóle doszło do wymiany informacji. Informacja została ukryta, także osoba podglądająca z boku nie ma nawet zielonego pojęcia o tym, że wymieniamy jakiekolwiek informacje. Tak, ja to rozumiem. A panowie? Tak, to jest jeden z rodzajów. Wojciech Mazurczyk. Tak, jeden z rodzajów możliwych sposobów ukrywania informacji. Taki najstarszy i najbardziej klasyczny, tak? Są też inne, oczywiście. To nie musi być zdjęcie, to może być, nie wiem, MP3, to może być film. To może być w końcu, co jest takim najnowszą jakby gałęzią ukrywania informacji, ruch sieciowy. Czyli możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że ja z panem tutaj redaktorem rozmawiamy przez Skype'a, ale ten ruch, który my wymieniamy pomiędzy sobą, tak od strony sieciowej, jest gdzieś przechwytywany przez atakującego, coś w nim jest zmieniane, gdzieś zanim dojdzie ta transmisja ode mnie do pana, to po drodze ta druga osoba, która też jest w stanie podsłuchać ten ruch, wyciąga sobie te informacje i my nawet nie jesteśmy świadomi tego, że ktoś skorzystał z tej naszej komunikacji do tego, żeby przesyłać jakieś ukryte dane. Ruch sieciowy, czyli jak gdyby pana komputer dogaduje się z serwerem i mówi: dzwoni do pana Cezarego, dobrze, serwer Cezarego odbiera i tak mówię: dobra, to teraz przekazuję głos, dobra, przekazałem, odpowiadam. No właśnie to są te rzeczy, których nie widzimy, bo one gdzieś tam się na serwerze dzieją. A tymczasem ten ruch jest przechwytywany, modyfikowany i ktoś drugi... No i tych, co tutaj jest ważne, to zresztą w każdej rodzaju ukrywania informacji, że tych sposobów możliwych, co możemy zmodyfikować... Nic tak nie wolno robić, tak wiele, proszę państwa, za wszelką cenę. Magazynować danych, złota, srebra i pieniędzy nie warto trzymać. Jezus powiedział: złodziej ukradnie, mole zjedzą. Człowiek umrze. No i co? Nic za wszelką cenę, bo ja widzę, że wciąż nie rozumieją podstawowych rzeczy, które głosił Chrystus. To jest piękne. To jest ludzkie, tutaj są wielkie humanitaria, nic na chama, nic na siłę, nic za wszelką cenę, nie gromadź, bo teraz jak nie tu chcą gromadzić, to też i w internecie, nic na siłę, chcą całe banki mieć w internecie, po co Świadkowie Jehowy, nawet do sądów nie chodzą się wykłócać, aby wykłócać się tam, po co? Szybciutko możesz poznać Świadków Jehowy. Jak nie poznałeś tych wspaniałych ludzi, to jeszcze może na odległość będziesz miał jakąkolwiek szansę, no bo Świadków Jehowy tutaj nie ma w Warszawie tych ludzi poprawnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani Świadków Jehowy. Nie ma tutaj ludzi prawosławnych. To, że Prawo i Sprawiedliwość, to przecież to nie są ludzie prawosławni. Prawosławni są tylko w Anglii, Ameryce, Biały
Białystok. I tam się oni nakierowują, kierują się jechać do już wyje karetka na Saskiej, do Anglo-Ameryki Białystok. Także zapamiętaj, kochani, nic na chama, nic na siłę, nic za wszelką cenę, bo to świadczy właśnie o braku. Zaraz to jeszcze raz powtórzę, czego, bo tutaj trąbimy. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Informacje o 11.40. Także to jest bardzo ciekawe, ale wiecie Państwo, raczej tamta Politechnika z Anglo-Ameryki Białystok, ze względu na zawody balonowe, ona zawsze pierwsze miejsce w świecie zdobywa. A ta Politechnika Warszawska, to wiecie Państwo, no muszą coś produkować, coś wymyślać, aby zarabiać, by przetrwać. No, także to, co najważniejsze, to, o czym dzisiaj mówimy, to, że wszystkim piątej klepki brak. Mało jest psychologii, mało jest. Państwo zobaczą, człowiek agresywny zdradza swoją głupotę, nawet w tym takim świeckim powiedzeniu, że mądry głupiemu ustąpi, prawda? Czyli, że jeżeli mądry głupiemu ma ustąpić, to znaczy, że ten mądry nie jest agresywny w swoim postępowaniu, myśleniu, działaniu, bo po co być osobą agresywną? No, nie jest agresywny. I Państwo zobaczą, tak jak się śmiali, drwili, że Świadkowie Jehowy z USA tutaj do Polski przybyli. A jednak widzicie Państwo, ludzie jak zaczęli się tak zastanawiać i myśleć, to widzą, że to są bardzo mądrzy ludzie, inteligentni. A że na chama wchodzą, a to wszystko odwrotnie, bo człowiek, który na chama coś robi i mówi, ocenia i krytykuje, a krytykowali tak Świadków Jehowy, no to znaczy, że chce przez to krytykowanie ukryć swoje błędy, swoje ja, swoje ego, mieć i być. To żeby mieć, to trzeba okraść, coś ukraść. 350 miliardów. Proszę Państwa, nawet ta kępa zaczęła się tu wypowiadać, ale to trzeba było się nie wypowiadać, tak o krzyżu, o trójcy. No dobrze, no. To, w co ty wierzysz, no to jest dla ciebie, ale ty nie musisz chodzić z krzyżem w paradę, no, przed innego człowieka, prawda? Tak samo jak tam w bibliotece miejskiej, na Świętojańskiej 5, taka babeczka, jeszcze i to napiszemy na e-mailu, bo chyba tę dyrektorkę albo zwolnią, albo ta dyrektorka coś tam poprawi, proszę Państwa, u siebie, że taka babka podchodzi do stolika i mówi, proszę czapeczkę zdjąć, bo tu jest na Świętojańskiej po drugiej stronie kościół. To tak jakby ludzie nie wiedzieli, że jest kościół. No to może babka pomyliła adresy. Nie, ona przychodzi regularnie, ona zagaduje taką, tę krótkościętą taką szatynkę, blondynkę, i z nią dyskutuje, rozmawia i tutaj, że z nią utrzymuje kontakty, ale że ma z nią właśnie, no w związku z tym, że ma jakieś duchowe wsparcie, czyli to, co ona ludziom tu podpowiada, to, że ona dobrze robi, co ona tutaj mówi. A zdaje się, że tę babkę spotkałam tu nie tę siwą starą, co każe ludziom czapeczki zdjąć, tylko tę właśnie szatynkę, blondynkę, krótkościętą, tu gdzieś na Saskiej to leciała, nawet ludzi nie widziała, ani dzień dobry, ani do widzenia, poleciała w jakimś takim amoku, czy jej dziecko umierało, czy do mnie domknięty mieszkanie. Także proszę Państwa, strasznie dużo dziwnych ludzi tutaj mieszka w Warszawie, rzeczywiście. No ale to tak jest, jak się robi na chama, za wszelką cenę, na siłę, bez standardów ludzkich. Bez standardów ludzkich, no bo jeżeli ty handlujesz na bazarze Różyckiego, na bazarze Szembeka itp., podaję tutaj tylko dwa, no bo to wiadomo, że od dwóch wzwyż, no to ty musisz na siłę, na chama, bez jakichkolwiek ludzkich standardów, czyli po chamsku, no, handlować, żeby coś mieć, bo coraz ciężej jest z tym, coraz trudniej, a skoro Polskę okradli, no to jak? No i ta kępa tu wypowiadała się. No to ty mów do rzeczy i walcz o to,
No, że mnie okradli, że ja nie mam tyle tych pieniędzy, ile mogłabym mieć, albo może jeszcze prędzej o ludziach mów, że ludzie nie mają, czyli nie myśl i nie mów o sobie, ale o ludziach. No, dla dobra sprawy, pracuj, działaj, wypowiadaj się, ale jak ona o tym krzyżu i o tym papieżu, no to jest twoja sprawa. Ty pójdziesz tam, gdzie będziesz chciała, będziesz się modliła do tej katedry świętego Jana, na Świętojańskiej 5, ale tutaj jest biblioteka, to jest instytucja świecka. Daj ludziom trochę spokoju, daj trochę ciszy. Ludzie czytają, w ten komputer się wpatrują. Chcą mieć trochę ciszy, bo to tylko godzina, bo to zaraz w kolejce, to wiecie państwo, te takie stare przychodzą, co w domu, żeby mieć ten komputer, bo to można za złotówkę kupić, to oni przychodzą i tu wykorzystują to polskie państwo. No ja wiem, że tam jest przyjemniej, ale w domu też trzeba mieć ten komputer. Ludzie nie tworzą żadnych stron, nie robią nic, tam nie mają. No i tak przyjdą gazetę poczytać, a to popatrzeć się na tę babkę, która tam siedzi, jedna, druga, ale to są babki też takie zdradliwe w sumie, bo to jeżeli ta siwa tu lata, a potem jeszcze do niej podchodzi, zagaduje, ona się czuje jak ryba w oceanie, to ty nie wiesz, o co tu chodzi, a nie musisz wiedzieć, o co chodzi, bo ty jak na kulturę wysoką, wielką przystało, wpatrujesz się w swoje, no. Obrębie, no, metr dookoła siebie. Proszę nie wchodzić mi tu w paradę, no. A ona ci z tym kościołem tu wyskakuje z krzyżem. Także to jest obrzydliwe. Zatrzymała kolejne dwie osoby w związku z odnalezionym w weekend autem w centrum Paryża. Samochód był wyładowany butlami z gazem. Łącznie w areszcie są już 4 osoby. Sprawę bada prokuratura. Kolejne informacje TOK FM w samo południe. Zapraszam. Pogoda. Dziś w całej Polsce dużo słońca, nigdzie nie powinno też padać. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni w Suwałkach, 25 w Zakopanem i Trójmieście, przez 28 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, do 29 w Rzeszowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Program Owczarek, doktor habilitowany inżynier Wojciech Mazurczyk, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktor inżynier Krzysztof Cawa, Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Są państwa i moimi gośćmi. A na czym polega projekt Criminal Use of Information Hiding? Jest to taka inicjatywa, która ma na celu zebranie ekspertów z różnych obszarów, tak? Bo teraz jest trochę to przebiega w ten sposób, że my jako naukowcy kontaktujemy się z innymi naukowcami, no i tam wymieniamy tak jakieś pomysły czy badania, przedstawiamy na konferencjach. Natomiast problem jest taki, że w takich wąskich, można powiedzieć, dziedzinach badawczych jest dosyć mała wymiana informacji, na przykład pomiędzy służbami, instytucjami, naukowcami, tak? Czyli główną ideą było tutaj, żeby zebrać te osoby, żeby każdy poznał też swoje potrzeby, tego co wie, wymienił się informacjami, ale też jakby na przykład od strony służb, no, na ile oni sobie radzą z tym, albo na ile sobie nie radzą, w jakim oni są, jakimi narzędziami dysponują, jakie są ich największe bolączki. Jeśli to są instytucje, no to nie wiem, jakieś tam banki, no to wiadomo, że one też prędzej czy później, jeśli jeszcze się nie spotkały, to się zaraz spotkają. Jak one sobie z tym radzą, albo co innymi słowy, my możemy im powiedzieć, albo pomóc w tej sprawie. A gdyby do panów na przykład zapukało dwóch panów też w długich płaszczach, ale kolorowych i z takim ciężkim wschodnim akcentem, powiedziało: dzień dobry, przynieśliśmy 500 milionów dolarów, żeby panowie jednak dla nas pracowali. Kusząca oferta? Pytanie, czy potem te pieniądze by do nas rzeczywiście dotarły, czy byśmy je skończyli w jakichś betonowych butach w Wiśle. Oj tam. Nie, no wiadomo, oczywiście, że my nie jesteśmy na pierwszym froncie tutaj, tak? To służby są odpowiedzialne za to, żeby potem tych cyberprzestępców ścigać. My możemy oczywiście pomagać na tyle, na ile nasza ekspertyza pomaga, żeby takie przypadki rozgryzać, tak, żeby wspierać ich na tyle, żeby te śledztwa rzeczywiście przebiegały w miarę sprawnie.
A na czym polega pomoc, jeżeli chodzi właśnie o zwalczanie cyberprzestępczości w tym zakresie ransomware, czyli sytuacji, w której komputer staje się niewolnikiem czyimś, dopóki nie wpłacimy okupu? Na początku tak trochę jako dobry obywatel walczący, prawda, w nocami z przestępcami, sam informowałem, że wykryłem serwery w Polsce, odnajdowałem jakieś dane teleadresowe, dzwoniłem, przedstawiałem się. Rozmowy różnie się zaczynały, zwykle ludzie byli bardzo wdzięczni, ale okazało się, że jest tego za dużo. Po pierwsze za dużo, po drugie muszę tłumaczyć użytkownikom wszystko. Zwykle było pytanie, bardzo dziękujemy za informację, jak ja mam to usunąć? A jak pan by proszę przelać. A jak pan mógłby mi pomóc tutaj? A co najciekawsze, przy pierwszym telefonie, to wie pan, to ja panu podam login i hasło do serwera, niech pan to usunie. Autentycznie przy pierwszej rozmowie takie rady uzyskałem. Tak, to nie był jedyny przypadek. W pewnym momencie też stwierdziłem, że robienie tego jako tylko dobry obywatel. Pytanie, czy ktoś twierdzi, że jestem dobrym obywatelem, bo jednak dostawałem dane, czy pewne informacje, prosiłem o pewne dane, czy ktoś po rozmowie ze mną nie odłoży słuchawki, nie zadzwoni na komendę, że jest taki jakiś dziwny człowiek, który coś dziwnego ode mnie, chce. No niby mówi prawdę, no bo coś takiego na serwerze znalazłem, ale ja nie wiem, czy to powinno być, czy nie powinno. Dlatego stwierdzili... Kevin Mitnik pewnie takiego właśnie by użył klucza, żeby zdobyć informacje. Nie wolno powiem, tak jaki rodzaj organizacji zadzwoniłem za pierwszym razem, ale tak szacuję, że gdybym tak podzwonił do większości tych jednostek w Polsce, no to pewnie bym tych haseł parę zdobył. Teraz myśmy skontaktowali się wpierw z Komendą Główną Policji, natomiast potem, jak były równolegle, właśnie Wojtek skontaktował się z Europolem, żeby nie informować, no bo ile policję polską jestem w stanie, co też nie jest takie proste, żeby przekazać te informacje, jakby przekazać, natomiast w policji, nie wiem, niemieckiej, belgijskiej, francuskiej, to szanse są praktycznie zerowe. No, te dane oczywiście dotyczy Europy, bo też w szczególności w tej pierwszej fali ransomware było tak, że jednak ta Europa, ta stara w cudzysłowie Europa zachodnia była tym głównym celem, no bo komu tam 500 euro to tak można łatwo wydać. Natomiast no, wiadomo, że no, policji polskiej można przekazać polskie dane, natomiast no, żeby mieć jeszcze większe jakby oddziaływanie, tak, no, to, no, to tutaj Europol jako ten hub informacyjny taki, który potem te dane będzie rozdzielał na poszczególne służby w poszczególnych krajach europejskich. Czyli chodzi o to, żeby dotrzeć jak gdyby jak najwyżej i też starać się to rozwiązać na poziomie systemowym, tak żeby po pierwsze to spływało w dół do policji państw europejskich, no a po drugie, żeby to zostało zauważone jako pewien proceder, przeciwko któremu należy stworzyć machinę, tak? A nie, że na zasadzie, dobrze, to uratujemy ten serwer, tego pana, tę panią i... Czy raczej wędka, a nie ryba lub czy coś. Tak, zupełnie od innej strony. Spojrzeliśmy na ten obraz przywołanego Kevina Mitnika, prawda, ten informatyk siedzący i włamujący się. Dzisiaj jest trochę inny. To są biznesmeni. Oni po prostu kupują serwery, bo się sami nie włamują. Ktoś im pisze, jeszcze to od podatku. Ktoś im pisze ten soft, to ich wszystko kosztuje. Jeżeli my uderzymy w ten... To jest jakiś mechanizm biznesowy. Ktoś wymyślił, że w ten sposób zrobi pieniądze. Jeżeli my zwiększymy ich koszty, może okazać się, że niektórzy z rynku wypadną. Czyli zmniejszacie zysk, ryzyko... Bo zawsze rozumiem, że jeżeli chodzi o przestępczość, to ważymy ryzyko i potencjalny zysk. Jak jest małe ryzyko, duży zysk, wchodzimy w to. Jak się okazuje, że jest duże ryzyko, a zysk mały, no to to się nie opłaca tak bardzo. A nawet nie to, tylko koszty. Jeżeli kiedyś maszyna, teraz podobno, nie mam takich danych aktualnych, maszyna kosztuje $50. To znaczy na tak zwanym darknecie mogę czyjąś maszynę kupić za $50. Jest sklep internetowy, wygląda jak takie Allegro, nie Allegro. Interesują mnie maszyny w okolicach Warszawy, serwery Windowsowe. Chcę kupić ich 30. No to ktoś mi za $50. Jeżeli taka maszyna żyje, bo obserwowaliśmy to w naszych danych, no, ładowarka inna, maszyna jest zainfekowana, ja ją przez 2 miesiące widzę. Niektórzy użytkownicy po moim telefonie szybko reagowali, z niektórymi nie mogłem się skontaktować. Bo na przykład na stronie nie ma aktualnych danych telefonicznych. Pisanie maili z moich doświadczeń kończy się niczym. Jak zadzwonię, to można się pogadać, przekonać. Jak wyślę maila, to wpada w czarną dziurę. Natomiast jeżeli będziemy je szybko wyłączali,
to ta maszyna będzie przez dwa dni działała. To już nie będzie to kosztowało $50, tylko 100, $500. No to w tym momencie może... Mówiąc o maszynach, mówimy o tak zwanych serwerach czy innych urządzeniach zainfekowanych, które mogą służyć do wyłudzania, włamywania się, komunikacji itd. itd. Co więcej, to właśnie tam w Darknecie są też takie miejsca, gdzie można po prostu sobie kupić ransomware, tak? Są takie... To ile? No, a tego to akurat nie znam bieżących, no ale to przekażę na maila. Czyli jednak radio będzie wszystko mówił parę razy. Gdzie można sobie, są tam jakby tak zbudowane te systemy, że sobie może pan z wiadomością swoją własną taki ransomware skompilować, kupić i potem rozsyłać mailem. A potem za pomocą tego systemu śledzić, jak te infekcje zachodzą, za drobne 20% z tego, co pan zarobi w okupach. Super, to się chyba opłaca, prawda? Tak, tak. No bo to nie sprawdzałem. Nieopodatkowane, jak rozumiem. No potem by trzeba jakoś to przeprać, tak? No bo chyba nie może być tak jako... Nie wiem, nie mam doświadczenia, tylko pytam panu, bo panowie w tym Darknecie siedzą. Także to jest aż tak proste, tak? To nie trzeba też w związku z tym te infekcje i to widać po tym postępie infekcji, że to jest, nie wiem, tam z roku na rok, nie wiem, wzrasta 40 razy, tak? Czy tam w zależności od źródeł, tak? Można jakieś takie dane... No to jest tak popularny teraz sposób i tak łatwy w pewnym sensie, że wystarczy wiedzieć, gdzie wejść, ściągnąć sobie taki ransomware jakby pod siebie zrobiony i potem tylko obserwować przez ten system. Oczywiście trzeba to jakoś rozdystrybuować, to też można zrobić mniej lub bardziej jakoś tam mądrze, bądź na większą, mniejszą skalę. No i potem obserwować tylko te spływające pieniądze. Praca przyszłości. To samo się w Owizu, to o 6 rano. W końcu. Jednak Europol... Po 6 chyba, bo przed 6 nie powinni wchodzić. Podobno wchodzą dwie po... Po 6. Czyli 5:58 wychodzimy z psem. No właśnie, a co po drugiej stronie się dzieje? To znaczy, jaki... No bo mówią panowie o wzrastającym korzystaniu z pewnych sposobów, właśnie infekowaniu, ransomware i tak dalej, i tak dalej. No a co na to stróże prawa? Jakie sukcesy? Jakie zasoby mają po swojej stronie? Oprócz panów oczywiście. Właśnie tego typu inicjatywy, współpraca świata naukowego ze służbami, z przemysłem także, służy wymianie informacji. Atakujący wygrywają, ponieważ oni dzielą się informacją. Teraz jakby ten świat dobry musi też nauczyć się dzielenia informacji. No często jest tak, że ci cyberprzestępcy dużo lepiej współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami, czy narzędziami, czy pewnymi know-how, dużo lepiej niż służby krajów, czy też te tak zwane środowiska, które mają to zwalczać. I te informacje albo gdzieś tam nie przepływa, albo gdzieś utyka, albo po prostu nie ma wystarczającej wymiany, albo nie ma tych ekspertów właśnie z różnych dziedzin, tak jak próbujemy to robić w ramach tej inicjatywy związanej z technikami ukrywania informacji, gdzie jest taki po prostu wspólne forum, gdzie można na te tematy się porozumieć, można też śledzić, no bo tym celem też tej inicjatywy jest też śledzenie jakby progresu, tego rozwoju, wykorzystania tych technik. Bo my na przykład jako naukowcy mniej więcej czujemy, w którym to kierunku pójdzie. Wiemy, jakie będą kolejne. No właśnie wykorzystania, tak jak tutaj przytaczałem ten przykład Skype'a, czyli wykorzystania tak raczej już tych obrazków, to jest dobre, no ale jeśli pan na przykład ten sam obrazek będzie trzymał u siebie na dysku, a ten sam i obok będzie miał pan zmodyfikowaną wersję, albo wykorzysta pan obrazek ściągnięty z internetu, to ktoś może znaleźć oryginalny obrazek. I powiedzą, że się różnią wielkością, tak? Tak, wielkością, czy nawet nie muszą się różnić wielkością, ale tak wartościami pikseli, bo to nie zawsze jest widoczne w rozmiarze. A przecież szpieg nie będzie ułaził i robił zdjęcie. Szpieg będzie. No ale to jest właśnie ten, tak, nie podpowiadając, no to jest to rozwiązanie tutaj, w tym przypadku akurat, no ale to jest tylko jeden z tych możliwych. Jeszcze o tym tylko można mówić, bo to takie, wiecie państwo, kabaretowe, pół żartem, pół serio. Ale jak ludzie będą łazić za ludźmi i będą podejrzewać tak złośliwie, tak nieciekawie, no to od razu powiedzą, czy wy wszyscy moherowi musicie być tacy, czy zawsze macie być tacy, będziecie. Dajcie spokój, dajcie spokój. Chcemy Ameryki, chcemy luzu, chcemy, żeby i Murzyni mogli być prezydentami, żeby ludzie ufali sobie, żeby było na luzie, żeby... Zagrożeń, tak jak w świecie rzeczywistym. No teraz są zagrożenia, niestety. Okazało się.
czata nie. Strach korzystać z komputera. Lepiej znowu wyjść z domu i rozmawiać z ludźmi, nie wiem, w parku, prawda? No, zdecydowanie. Zachęcamy. Dla nie siedzenia przed komputerem, a tylko wychodzenia. Ale panowie siedzą na stop przed no, komputerem. No bo im więcej siedzi, tym więcej pracy. No po pracy to jest... Park? No park, rodzina, granie w piłkę. Jaką? Nożną, no z dzieckiem. Aha. No parę skaryszewski, na sztuki. No, ja biegam. No o i... Zachęcamy do super. Aktywności fizycznej, nie tylko. Bardzo panom dziękuję. To no jest tak, fascynujące. Mam nadzieję, że jeszcze powrócimy do tej rozmowy, bo to jest no wiele pytań. Nasi słuchacze piszą, dzwonią. Więc no oczywiście rozmawiamy na takim poziomie trochę systemowym, więc nie chodzi teraz o to, żeby panowie mówili, że pamiętaj, żebyś nie otwierał podejrzanych maili, no bo każdy już powinien to wiedzieć, błagam. Jest 2000 któryś tam rok, więc powinniśmy już te rzeczy wiedzieć. Powinniśmy, ale ja bym nie grał takim optymistą. Dobrze. Doktor habilitowany inżynier Wojciech Mazurczyk, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i koordynator projektu Criminal Use of Information Hiding. Doktor inżynier Krzysztof Caba, Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Bardzo panu dziękuję. Dziękujemy. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut, o godzinie 12 po informacjach Mikołaj Lizut i jego program. A dzisiejszy program przygotował Paweł Siętara, a realizował Adam Szulej. Owczarek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Reklama. Super okazje w Play, tylko do 12 września. HTC Desire 530 za złotówkę na start w formule już za 50 miesięcznie. I najnowszy HTC One M9 za złotówkę na start w formule już za 95 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Play. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Czy to jego ostatnie dni? Możliwe. Chyba, że... Tak? Tego telefonu. Jest jeszcze szansa? Ja już nie pomogę, ale MacLife, ten serwis praktycznie każdy sprzęt Apple stawia na nogi. MacLife, serwis urządzeń firmy Apple. Naprawiamy iPhony, iPady, iPody, komputery stacjonarne, MacBooki i Apple Watche. Zdalnie, door-to-door oraz w serwisach stacjonarnych MacLife. Warszawa, Puławska 31, Krzaserów 105A oraz Poznań, Głogowska 58. MacLife.pl. Twój serwis Apple. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykujecie już wyprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska misja medyczna wspiera matki i dzieci, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 8 września minęło południe. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. Europa.
Parlament planuje przyjąć rezolucję o Polsce dotyczącą nie tylko konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Piłka jest po waszej stronie, mówi Donald Tusk, nalegając, by Brytyjczycy rozpoczęli rozmowy o Brexicie. Francja popiera pomysł budowy muru w Calais. Na początek Parlament Europejski, szefowie zasiadających w nim frakcji zdecydowali, że w przyszłym tygodniu europosłowie przeprowadzą debatę i przyjmą rezolucję dotyczącą Polski, co ma związek m.in. z toczącym się w naszym kraju konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Projekt rezolucji wyraża zaniepokojenie przeciąganiem się tego konfliktu, ale zawiera też apel o zbadanie innych ostatnio przyjętych w Polsce ustaw, które zdaniem europosłów mogą naruszać konstytucję oraz unijne zasady. Chodzi m.in. o ustawę antyterrorystyczną, o mediach, o policji, o prokuraturze, o służbie cywilnej, a także o plany zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz o kwestie zdrowia reprodukcyjnego polskich kobiet. Potrzebny jest nowy traktat europejski. Taki pomysł na reformę Unii ma Prawo i Sprawiedliwość i taką propozycję złoży Brukseli. Premier Beata Szydło. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, czy znamy szczegóły tej propozycji? PiS chce Unii mniej, nie więcej. Woli dezintegrację niż pogłębianie współpracy, ale zapytano o szczegóły senator PiS Jan Maria Jackowski. Odsyła dalej. To trzeba się zapytać pana ministra Waszczykowskiego. A politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają pojęcia, jak ta propozycja wygląda. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie udzielają informacji, co do których nie powinni ich udzielać. Niewykluczone zatem, że nowy traktat to na razie tylko polityczne hasło. A co na to wszystko opozycja? Inicjatywa PiSu nie posłuży ani Polsce, ani Unii Europejskiej, mówi mi Cezary Tomczyk, poseł PO. Jeżeli ktokolwiek skorzysta, to tylko Putin. Za tym, co mówi Jarosław Kaczyński i Beata Szydło, stoi tylko jedna informacja. Prawo i Sprawiedliwość chce Europy dwóch prędkości. I zdaniem opozycji Warszawa już ostatecznie wypadnie poza zachodnioeuropejski krąg decyzyjny. To była Karolina Lewicka. Ja dodam, że przyszłości Unii po Brexicie poświęcony będzie nieformalny szczyt jej przywódcy, który 16 września odbędzie się w Bratysławie. To teraz jeszcze Donald Tusk, który naciska na Wielką Brytanię w sprawie rozpoczęcia negocjacji właśnie o Brexicie. Szef Rady Europejskiej jest dziś w Londynie. Dionis Turis. W ostatnich tygodniach Tusk kontynuuje konsultacje z liderami krajów członkowskich Unii, by jak najlepiej przygotować grunt pod nieformalny szczyt w Bratysławie, który zaplanowany jest na przyszły tydzień. Będzie to pierwsza okazja, by wspólnie zastanowić się nad konsekwencjami Brexitu dla całej Unii. I pierwszy przypadek, gdy szczyt odbywa się bez udziału przedstawiciela władz brytyjskich. Dlatego przed spotkaniem na Słowacji Tusk udał się na rozmowy z premier Theresą May. Powiedział jej, że cała Unia oczekuje, iż Londyn jak najszybciej uruchomi artykuł 50 unijnego traktatu, a tym samym rozpocznie negocjacje rozwodowe ze wspólnotą. Negocjacje, które mogą potrwać nie dłużej niż 2 lata. Eksperci kalkulują, że jeśli Londyn powoła się na wspomniany artykuł na początku przyszłego roku, Wielka Brytania formalnie może opuścić Unię na wiosnę 2019 roku. Dionis Turis, TOK FM. Francja popiera pomysł Brytyjczyków budowy muru w Calais. Ma on powstrzymać imigrantów przed próbami przedostania się do Zjednoczonego Królestwa tunelem pod kanałem La Manche, głównie ciężarówkami. Budowa 4-metrowego muru, który ma zastąpić dotychczasowy prowizoryczny płot, ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu, a burmistrz Calais zapewnia, że Paryż jest jak najbardziej za. Celem naszych działań jest ochrona kierowców, w tym przede wszystkim kierowców tirów. Imigranci utrudniają im pracę, grożą im. W równym stopniu chcemy chronić mieszkańców okolic, którzy nie mogą spokojnie żyć i którzy niejednokrotnie ponieśli szkody w związku z napływem migrantów. Budowa muru ma kosztować 2 miliony funtów. We Francji zatrzymano 2 kolejne osoby powiązane ze sprawą samochodu pozostawionego w centrum Paryża. Auto bez tablic rejestracyjnych, za to z włączonymi światłami awaryjnymi. Wyładowane było butlami z gazem. Brakowało co prawda zapalników, ale znaleziono w nim notatki w języku arabskim. Zaparkowano je w pobliżu siedzib sądów oraz prefektury policji niedaleko katedry Notre Dame. Właściciel samochodu, znany policji islamista, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Natomiast trwają poszukiwania jego, jak to określają agencje, zradykalizowanej córki. W związku z tą sprawą w areszcie są już 4 osoby. Śledztwo ma wyjaśnić, czy była to próba zamachu, czy też, jak twierdzą niektórzy, testowanie czujności policji. Prawie miesiąc po kontrowersyjnej aukcji koni w stadninie w Janowie Podlaskim nie ma wyników audytu zarządzonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych w tej sprawie. Oto kiedy możemy je poznać? Dopytywała reporterka TOK FM Anna Gmitarek-Zabłocka. Wyników audytu wciąż nie ma. W każdym razie tak właśnie twierdzi Agencja Nieruchomości Rolnych. Jej rzecznik Witold Strobel przekazał mi, że spodziewa się, że wyniki wkrótce do agencji dotrą. Ale nie wiadomo, czy to wkrótce to tydzień, czy na przykład miesiąc. Ja przypomnę, że na aukcji koni doszło do sytuacji, gdy najbardziej prestiżowy koń został sprzedany, ale nie
nie można było ostatecznie ustalić, kto go kupił, i konia wystawiono na aukcji ponownie, co wcześniej się nie zdarzało. W tej sprawie zawiadomienie do prokuratury krajowej złożyły dwie posłanki Platformy. Jest też drugie zawiadomienie, też w sprawie nieprawidłowości w czasie aukcji w Janowie, a złożyła je osoba prywatna. Jak przekazał mi rzecznik prokuratury w Lublinie, trwa analiza i nie ma jeszcze decyzji, czy będzie śledztwo w tej sprawie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. Dziś za oknami pogodnie i ciepło, gdzie niegdzie pojawi się trochę chmur, ale nie będzie padało. W Białymstoku 24 stopnie, w Trójmieście... Znaczy 200 kilometrów jest stąd, także nic na chama nie robimy od dzisiaj. Nic, proszę Państwa, za wszelką cenę nie robimy, bo to nie ma sensu. Człowiek zdradza się jako cham, jako ten, który coś na siłę robi, jako ten, który coś na...